Dobra. Witamy wszystkich słuchających w naszym podcaście. Będziemy sobie rozmawiali tutaj o wszystkim i o niczym, co nam po prostu przyjdzie do głowy, że taki jest plan na ten podcast. Ja się nazywam Jędrzej, ze mną jest Fryderyk i Fryderyk może pokrótce nam przytoczyć, skąd jest w ogóle pomysł na takie coś i dlaczego ten podcast nagrywamy. Dodam, że na początek, że nie jesteśmy jakimiś totalnymi specjalami od nagrywania podcastu i na chwilę obecną widzę siebie i awatara, że ja dziwnie się z tym czuję, ale przyzwyczaję się do tej sytuacji, myślę, że z biegiem czasu to naprawimy. Skąd się wziął pomysł na nagranie podcastu? Przede wszystkim warto zwrócić jedną śmieszną uwagę, że jeszcze nawet nie mamy nazwy podcastu, ale pewnie jak będziecie go słuchać, to już jakaś robocza nazwa tego podcastu powstanie. Na chwilę obecną to może być podcast o wszystkim i o niczym, bo taki jest jego zamysł. Skąd się znamy z Andrzejem, dlaczego to powstało? Z Andrzejem się znamy od 2017 roku. Poznaliśmy się na studiach na kierunku politologia na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ja jako poznaniak, przyjezdny z Częstochowy. I od tego czasu dość mocno się z Andrzejem i z dwoma naszymi innymi kolegami, Mateuszem i Łukaszem, pozdrawiamy, zżyliśmy. Pozdrawiamy w ogóle cały wydział, nie tylko chłopaków, ale wszystkich. Ale pozdrawiamy cały kierunek. Myślę, że super myślę, 3 lata. Że przede wszystkim chłopaków, a potem dopiero wydział. Tą drogą, a nie inną. I tak się składa, że razem z chłopakami, ale głównie z Andrzejem, dość często na naszej konwersacji facebookowej dyskutujemy sobie o wydarzeniach w polityce, w sporcie, właściwie o wszystkim, o czym w danym momencie nam przyjdzie dyskutować. Te rozmowy są dość obszerne, są bardzo merytoryczne i stwierdziliśmy, że nadają się do tego, żeby je gdzieś zapisywać, bo naprawdę są to wartościowe rozmowy. Nie wiadomo, czy ktoś to będzie chciał oglądać, nie wiadomo, czy ktoś to będzie może nie chciał oglądać, ale raczej należymy z Andrzejem do osób, które lubią podejmować nowe wyzwania. Oglądać podcast można, ale nie oglądać podcastu można też. O, tutaj da pozdrowia kumatyk. I stwierdziliśmy, że w sumie podejmujemy się tego wyzwania, najwyżej będzie nas na pamiątka, a mam nadzieję, że ktoś chociaż z naszych znajomych to w przyszłości obejrzy. Z pewnością mamy taki plan, że jak zarobimy sobie tu usiądziemy z Andrzejem, to ten podcast będzie wyglądał z milion razy lepiej i pewnie już tak, jakaś tak, praca. Tak, mamy właśnie taką nadzieję. Znajdzie. Dodatkowo tu też trzeba dodać, że obaj mamy takie charaktery, że jak już ustalimy sobie jakiś punkt widzenia, zobaczymy, że coś tam się nam nie zgadza czy coś, to drążymy do samego końca, żeby całkowicie rozwikłać to. Więc to są rozmowy czasami wchodzące w ogromne naprawdę szczegóły i to naprawdę pod każdym wątkiem po prostu. Szukamy wszędzie, byleby dotrzeć do tego, jak wygląda prawda i potem to analizujemy razem, czy rzeczywiście tak wychodzi, czy nie. Więc nie brakuje tu nawet takich rzeczy, że czasem się do czegoś przekonamy, czasem się pokłócimy po prostu strasznie, ale i tak się kończy wysyłaniem sobie potem serduszek i innych rzeczy na tej konwersacji, tak. Także nigdy te poglądy nie wpływają na znajomość w naszym przypadku. Nie. Też zawsze jednak coś zostało z tej krwi politologa, no nie przyszło skończyć tych studiów, więc je skończył, ale coś z tej nuty zwykłego recenzenta sceny politycznej zostało i staramy się jednak szukać takiej obiektywnej prawdy, a niekoniecznie takiej naszej subiektywnej. Czasami się złapiemy na tym, że oceniamy za mocno w kierunku swoich poglądów, ale jednak staramy się, żeby to było obiektywne. No i przede wszystkim chcemy się też pośmiać. Jak możemy się pośmiać z polityki, to koniecznie. No pewnie jak większość osób obecnie w ostatnich czasach naszym ulubionym serialem jest posiedzenie Sejmu, na które nie możemy się doczekać i cieszymy się, jak mamy wolne w pracy, żeby móc go oglądać najbliższe chyba 10 stycznia. A to jeszcze nam przyjdzie skomentować zaraz. Tutaj podkreśliłeś, że jesteśmy osobami, które tam dążą do prawdy. Mi się też wydaje, że jesteśmy osobami takimi bardzo zdeterminowanymi. I tutaj możemy przejść do tego, kim my w ogóle jesteśmy, kim jesteś ty, kim jestem ja. Oddaję tobie mikrofon. Co robisz w życiu? Ja jestem takim, można powiedzieć, fanatykiem studiowania samego w sobie. Ponieważ na tych kierunków troszkę się zapisałem, udało mi się skończyć z nich 3 ostatecznie. Także oprócz bycia politologiem jestem jeszcze bałkanistą i historykiem gospodarczym.
Ale no, bardziej na te studia chodziłem w sumie nie dla samej wiedzy, że tak powiem, tylko dlatego, że no, po prostu było fajnie, podobało mi się zwyczajnie ten klimat i miałem ochotę na tych studiach być, miałem ochotę z ludźmi tam rozmawiać. Zwyczajnie było to naprawdę bardzo sympatyczne doznanie, że mogłem sobie poznać też profesorów, poznać sobie innych studentów. A zawodowo zajmuję się szachami i jest to obecnie moja największa pasja. Prowadzę szkołę szachową, uczę na terenie Poznania dzieci grać w szachy. I głównie tym się w życiu w zasadzie zajmuję. Poza tym mam jeszcze takie hobby wspólne, dosyć dzielone z Fryderykiem. Wydaje mi się, że ono tu jeszcze nie padło, że rozmawialiśmy tylko na razie o sporcie i o polityce, a jeszcze się językami obaj lubimy bardzo zajmować, lubimy się ich uczyć i czasem sobie tam rozmawiamy w tych językach, tam przyjdzie coś do głowy. Także... Tak, warto podkreślić, że właśnie trzy takie główne mięsa, o których zamierzamy dyskutować, na pewno to się rozwinie, na pewno to nie będzie tylko to, ale trzy takie filary, o których chcemy dyskutować, to jest polityka, sport i nauka języków po prostu. Jakieś protipy, zajawki i podobne, może jak nam idzie. Nie wiem, czy jeszcze chcesz dodać na temat swojej osoby, czy miał iść w kierunku swojej osoby. Lecisz, Fryderyk, tam wszyscy nas jeszcze poznają, nie? W trakcie tego podcastu. Tak. To jakiś wstępik jest. No, ja swoje studiowanie zacząłem razem z Jerzyjem na politologii w Poznaniu. Jednak zrezygnowałem wcześniej, może nie dlatego, że miałem jakieś zastrzeżenia tej uczelni, po prostu mocno się moje jakby zainteresowania w życiu zmieniły z biegiem czasu, ale tak myślę, że Jędrzej, ja i nasi koledzy, tutaj pozdrawiamy z domu Mateusza i Łukasza, lubimy sobie bardzo wspominać okres na uczelni, na WNPID i sentymentem wracamy do tamtych czasów. Teraz obecnie studiuję marketing i sprzedaż na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Uniwersytet Merito od niedawna. Oprócz tego pracuję w sklepie sportowym jednej z bardziej znanych marek. Nie będę tutaj może robił jakiejś reklamy, ale będzie łatwo się domyślić dla gdzieś tam kumatnych osób. Oprócz tego większość mojego życia to bieganie, o czym wielu moich znajomych, w sumie myślę, że zaraz będziecie widzieć wy. Bieganie długodystansowe, amatorskie, ale już z taką nutką małego wyczynu, gdzie po prostu dążę do poprawy swoich wyników. Nie no, tak, profesjonalne już to bieganie. No, te wyniki jeszcze nie są aż tak profesjonalne względem tutaj już bardziej lepszych trochę kolegów w tym sporcie, ale nie są też złe. Tutaj możemy pozdrowić profesora Osiewicza z WNPID, który również biega i chrapkę na bieganie ma, stąd trzymamy kontakt do dzisiaj właśnie przez ten sport. Tak jak Jędrzej, bardzo mocno interesuje się nauką języków. Prywatnie interesuje mnie też takie zagadnienia, jak działa ludzki mózg, psychologia. Ja dużo czytam o tym, może też za jakiś czas. I co, możemy jechać dalej. Tak, no bo to są, jakby to się łączy ze sobą bardzo, prawda? No, te rzeczy związane z mózgiem, jak się człowiek uczy, no i z nauką języków i z bieganiem, no to wszystko jest jednak jeden mechanizm. Tak, wszystko, maszyny, tak? No właśnie. Wszystko się kumuluje, dokładnie. Dokładnie, wszystko jest połączone. Tak, to co, przechodzimy do głównych tutaj filarów dyskusji, czy jeszcze coś chcesz dodać? No, myślę, że możemy przechodzić powolutku, możemy tutaj zaczynać. Nie wiem, czy zaczniemy sobie od polityki, bo mam otwartego Korwina już tutaj, także możemy w ten sposób polecieć najpierw. Tak, może, czyli wchodzimy już taką, ja w ogóle śmieszna sprawa, że trzymam kubek z maka i siedzę w maku, ale lubię się skupić, a nie lubię jak mam szum nad sobą, więc w domu było dość głośno, więc przyszedłem sobie do maka z słuchawkami skupiać się na rozmowie. Zrozumiałe, myślę, że każdy zrozumiał. Nie jest to kryptoreklama jeszcze, mak sponsoruje, ale myślę, że za jakiś czas być może. Dobra, przejdźmy sobie w takim razie do pierwszego tematu i wiemy, że Korwin założył nową partię, tak? To już tam jest jego, nie wiem, która partia, 200 któraś pewnie. I pytanie brzmi, czy ty już się zapoznawałeś, Fryderyku, z tym, jaka jest nazwa tej partii, czy nie? No nazwa to jest Korwin, ale nie wiem, jaki jest skrót, w sensie, jakie jest rozwinięcie skrótu. Właśnie myślałem, że będziesz strzelał, ale także szkoda, że już się zapoznałeś z tą nazwą. Też nie wiem, jakie jest rozwinięcie. Mówi, że jest Korwin, tak jak... Był Korwin wcześniej. Program ma też taki jak Korwin, także po prostu jest dużo Korwina tutaj w tym wszystkim. Na pytanie, czy tamten Korwin wchodzi w skład Konfederacji, czy już nie?
W sensie ani Korwin Mikke nie wchodzi w skład Konfederacji, ani Korwin nie wchodzi w skład Konfederacji. To jest po prostu... Ale czy poprzednia partia Korwin wchodziła w skład Konfederacji? Tak, ale poprzednia partia Korwin zmieniła nazwę. Teraz się nazywa Nowa Nadzieja, tak? Mencena. A nowa partia Korwin już nie wchodzi w skład Konfederacji. Wszystko jasne. Uniwersum Konfederacji tam się trochę rozszerza o pana Michalkiewicza i o drugą partię Korwin. Już nie będzie jednej, tylko będą dwie partie Korwin. Tak, przeszła i teraźniejsza. Tutaj też piszą, że należało założyć partię Mikke z małym i w środku. Także też nawet nasz kolega Łukasz o tym wspominał. Tak, w konwersacji wczoraj, tylko nie wiem, czy zauważyłeś, żebym to napisał. W ogóle jest ten ciśma i... Myślałem, że on stworzył ten żart, ale dobra, widzę, że jednak to nie było. Nie, ten żart w ogóle z Mikke to stworzył mój promotor, doktor na WNPID, doktor Marcin Łukaszewski, którego też pozdrawiamy jak najbardziej, no bo dołożył cegiełkę do całego uniwersum korwinowskiego, także jak najbardziej tutaj... Też jest coś dodanego. My myśleliśmy o partii Janusz z kolei w pewnym momencie, pamiętam, jak był moment zakładania partii Korwin, tej pierwszej Korwin, nie tej drugiej Korwin, ta druga, no to tam już zupełnie inne zabawy, to myśleliśmy o partii Janusz, tylko nie pamiętam, czy rozwinięcie zrobiliśmy z partią Janusz. Wiesz, właśnie sobie przeszukuję Twittera pana Janusza i natrafiłem na post 29 grudnia 2023, który mnie trochę rozbawił, bo jest tutaj infografika o Platformie Obywatelskiej, w której napisane, że premier Donald Tusk powiedział, że od 1 stycznia wszystkie podwyżki będą obowiązywały. A ja Korwin-Mikke skomentował to tak. Nie wiem jak wy, ale w tym przypadku ja im wierzę XD. Ja pasuję. To XD jest duże. Do Korwina pasuje, ale całkowicie pasuje. Ja tu jakiegoś mema widzę z kolei. Ale nie, jest jakiś... Chyba to nie jest za bardzo śmieszne. To jest, dzisiaj miała zostać zgłoszona nowa partia Korwina. No i gdzie jest, jaka nazwa, jaka strona, ciemność widzę. To też w sumie. Ja widzę, jak udostępnił infografikę, w której Platforma Obywatelska na Facebooku udostępnia post ze zdjęciem koszulki Konstytucja, opisem koszulka stan domu sprzedaję, bo już nie używam, a Prawo i Sprawiedliwość komentowało to w sposób taki, jestem zainteresowany tym przedmiotem. Słuchaj, bo... To jest idealna ocena obecnej polityki w Polsce. Tak to działa. Mi się udało skrót znaleźć. Zgadujesz, jaki jest skrót? W sensie, nie skrót, nazwę. Nazwę mi się udało znaleźć. Zgadujesz nazwę? Ja bym powiedział, że ta nazwa jest taka sama, jak była wcześniej. Prawie. Jest drobna różnica. To możesz podać. Dobra. To zamiast koalicja jest Konfederacja. Więc teraz mamy tak. Mieliśmy koalicję Odnowy Rzeczpospolitej Wolność i Nadzieja, która potem z Ruchem Narodowym i tam z Jakubiakiem, z Lirojem zrobili Konfederację. A teraz mamy Konfederację, w której jest Nowa Nadzieja, która była wcześniej Koalicją Odnowy Rzeczpospolitej Wolność i Nadzieja, a teraz obok Konfederacji jest jeszcze Konfederacja Odnowy Rzeczpospolitej Wolność i Nadzieja. Więc mamy Konfederację, w której była partia Korwin, a teraz partia Korwin jest Konfederacją obok Konfederacji. Tak to działa, tak w największym skrócie. Także tak uniwersum korwinowskie wygląda w tym momencie. Zobaczymy, co się stanie dalej, bo zapowiedzieli, że będą kandydować do Europarlamentu w ogóle. W sumie taki jest cel partii. Nie jest nic dziwnego. No, ja słyszałem taką teorię Przemysława Wiklera ze wczorajszej rozmowy u Roberta Mazurka, gdzie poddał on pod tezę fakt, że ta partia Korwina została założona tylko po to, żeby podebrać głosy Konfederacji w tych wyborach. Znaczy, no, tak patrząc na tego Korwina, to on coraz bardziej wygląda na taką osobę, która no, z jednej strony zrobiła coś tam dla tego środowiska, prawda, dla tej strony, no bo no, jednak w pewnym momencie udało mu się wprowadzić to najpierw do Europarlamentu, potem do parlamentu po prostu, ale jakby taki... Jest po prostu... Z taką strasznie... Moim zdaniem jest założycielem całej tej jakby sceny tej politycznej w Polsce. Tak. To jest jakby taki, powiedzmy może Bóg to złe określenie, ale... Taki ikona. Autorytet, taki ikona tego myślenia i mimo, że jest memiczną osobą, to jakby bez niego myślę, że w życiu coś takiego jak Konfederacja by nie powstało. Tak, ikona i taki trochę mit założycielski, legenda tego wszystkiego można powiedzieć właśnie. No, takiego wolnościowego podejścia do życia, nie? Tak, dokładnie. No, więc to mamy tyle z tego uniwersum, ale patrząc dalej... Na tego Korwina, no to mi się wydaje, jakby on taką miał, nie wiem, arogancję trochę w sobie, czy butę, no ciężko stwierdzić, ale to jest
takie jakby, że musi koniecznie być jego. Musi on zawsze być w tej partii. Mi się wydaje, że to jest domena starych ludzi. Szczególnie... No to i tak, ale na przykład udało mi się... To zawzięło, ale to domena starszych osób, które coś w życiu osiągnęły i po prostu mają jakby taki sposób bycia, że są pewni siebie. Może tak być, że takie poczucie dawnej wielkości i brak możliwości pogodzenia się z tym, że już się takim wielkim nie jest, jak się pyta. Może coś takiego rzeczywiście. Tak. Ja właśnie możemy tu płynnie przejść nawet do drugiej ikony tego ugrupowania Konfederacji, bo właśnie jak przeglądając sobie Twittera Janusza Korwin-Mikke, widzę post z 22 grudnia 2023 o treści. Posłowie Kamiński i Wojcik zostali łaskawieni, a oni niewinieni do kisza nie pójdą, ale pan prezydent nie może anulować orzeczenia o utracie mandatów. Kto ich wpuścił na salę plenarną i nie wyrzucił i dlaczego nie może na nią wejść wielce czcigodny Grzegorz Braun? Dla was, właśnie, Grzegorz Braun. Wielce czcigodnego Hołowni. Grzegorz Braun to razem właśnie, to jest taka druga osoba po Januszu Korwin-Mikke, która może nie jest już, powiedzmy, ikoną tego ugrupowania, ale jest równie memiczną postacią i równie grającą w coś takiego jak pan Janusz, tak mi się wydaje. Grającą. Ale grającą w taką grę pod tytułem będziemy robili dużo performance'u i będą u nas przez to dużo mówić. Tak, dokładnie, tu się zgadzam całkowicie, tylko że no, Braun jest osobą, która później w zasadzie dołączyła do tego wszystkiego i później dopiero zaczęła się tak zachowywać, bo wcześniej no to bardziej były po prostu wypowiedzi, prawda, ten słynny radiowy głos, elokwencja, także no, wyglądało to z początku, tak powiem, jak zwyczajny polityk, tylko po prostu dobrym sposobem wypowiadania się. Ja bym to tak nazwał. A im dalej... Wydaje mi się, że w momencie, kiedy jeszcze tak na początku naszych studiów byliśmy tak trochę bardziej gdzieś tam żyli tą polityką i bardziej znaliśmy jakby mniejsze osoby polskiej polityki, to Grzegorz Braun właśnie nie był jeszcze taką aż tak dużą osobą w polskiej polityce, jak jest teraz. Tak. Że był raczej taką dla wtajemniczonych był jakąś tam może, nie wiem, ikona za duże słowo, ale taką wyraźną dużą postacią, ale dla takiej przeciętnej osoby, którą bym spytał tak ze znajomych, którzy się nie interesują polityką, kim jest Braun, powiedzieli, że w życiu nie wiedzą. A dzisiaj Grzegorz Braun przez swoją taką właśnie politykę performance'u uzna go każdy szary obywatel. Tak, to jest coś takiego, jak masz te, wiesz, takie icebergi, no nie, jak są na YouTubie i masz górę lodową, że tu jest to, to tak zaraz nad tym poziomem, tam w 2017 roku wody był Korwin, prawda, on był tam na samej górze, i tam spływałeś, tam na dole, wiesz, są te takie ryby, co mają te takie lampeczki tak wystające, nie, i tam jak są te lampeczki, Grzegorz Braun sobie tak siedział, jeszcze bez brody wtedy trzeba zauważyć, no nie, i sobie siedział też razem z tą rybą, a w tym momencie Braun już jest, no... Chyba tak wysoko jak Korwin, można powiedzieć, po performance gaśnicowym. Tak mi się wydaje. No, myślę, że jest nawet znacznie wyżej. No może nie przypominam sobie sytuacji, w której by o Januszu Korwinie mówiono aż tak, znaczy w obecnych czasach. Nie wiadomo, w tych czasach tam powiedzmy świeżo po komunie, tej w pierwszych takich tak wolnej Polski, no to wiadomo, że Janusz Korwin-Mikke był jednak dość dużą postacią w polskiej polityce, ale jednak w tych czasach najnowszych to nie przypomina sobie, żeby tak głośno było o Januszu Korwin-Mikke. No panu Grzegorzu Braunu jest głośno, ale nie wiem, czy to jest akurat przez to zachowanie jest czym się chwalić, ale zostawmy już to ocenie być może Sejmu w najbliższych dniach. No właśnie, czytałeś cokolwiek, co się dzieje z tym Braunem teraz, bo jakby był Kamiński, był Wąsik i Braun nam całkowicie zniknął z tego wszystkiego. No Kamiński i Wąsik zastąpili jakby niekoniecznie Grzegorza Brauna. Wydaje mi się, że przez to przede wszystkim, że są z ugrupowania, które przed chwilą rządziło i jest to grubszy temat dla większej ilości osób, po prostu jakby karanie posłów i nawet ministrów byłych z tamtego ugrupowania, niż jakiś przypadkowy poseł, no nie wiem, czy najmniejszej partii w Sejmie? Chyba nie najmniejszej, chyba Lewica jest najmniejszym ugrupowaniem w Sejmie, z takich większych partii, mówimy o kołach poselskich oczywiście. Najmniejsze, tak? Najmniejsze z klubów jest Konfederacja. Tak? Aha, myślałem, że Lewica, ale okej, Konfederacja. Lewica tam ma chyba... 20, nie wiem, 8, 7 czy coś takiego i... Ale poprawnie chyba Lewicy ubyło posłów, a Konfederacji przybyło względem poprzedniego... Tak. Lewica chyba 1/3 swoich posłów straciła w ogóle, a Konfederacja wzrosła z 11 do 18, tak mi się wydaje.
Tak, no to było właśnie tak trochę przykryte przez to, jakby taki trend wygrany i przez opozycję. Zostało to już sprytnie przykryte, że było trochę takiego naśmiewania się z Konfederacji, że jakby przegrali najmocniej te wybory, a tak w sumie to patrząc na przeszłość, to Konfederacja zaliczyła jednak progres, a Lewica to regres, o czym się nie mówi. No wiadomo, ma to małe przełożenie na politykę w Polsce, ale jakby patrząc skrajnie, czysto rachunkowo, to tak jest. I nie da się tego zaczekać. W ogóle dwie ciekawe rzeczy, bo jeżeli chodzi o tą Lewicę, no to wygląda to tak, że cała Lewica jako całość straciła, ale wewnątrz Lewicy zyskała Razem. Także partia Razem ma też więcej przedstawicieli niż przedstawicieli i przedstawicielek, jak to oni lubią mówić, czy też może nawet drugą stronę niż mieli. Więc ta partia Razem nam tutaj awansowała. A druga rzecz jest taka, że na Konfederację u Balonik, mi się wydaje, po prostu na punkt. Było tak, że Konfederacja tam piętnastki dobijała, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Było, że będą tym języczkiem uwagi słynnym, a się okazało, że do żadnej wagi się nie dostali, tylko są teraz... Też no, na pewno tutaj PiS bardzo mocno podkradło, bo PiS ratując się już, Prawo i Sprawiedliwość ratując się, jakby ostatni desek w ratunku przed wyborami, no poszedł też mocno w tą taką radykalną sferę, czyli gdzieś tam mówienie o Ukrainie, o takich rzeczach, tutaj też mógł podebrać trochę Konfederacji. Też mając świadomość, taki przeciętny wyborca, że no, PiS ma większą możliwość władzy niż Konfederacja, nie? Dokładnie. Wydaje mi się, że jakiś tam procent mógł im zebrać, to Konfederacja jest raczej taką partią sondaży, nie? Że zaraz pewnie jak trochę już ochłonie, to już jakby nam płonąć ten klimat powyborczy, zaraz mamy następne wybory, ale Konfederacja pewnie zaraz, może teraz nie przez Brauna, ale pewnie za jakiś czas znowu zanotuje wyższy wynik w sondażach po to, żeby być może pewnie w wyborach polec. Nie życzymy im tego, też nie życzymy im zwycięstwa, nie jesteśmy tutaj od tego, żeby komuś czegoś życzyć, ale wydaje mi się, że tą drogą może iść. Tak, jak najbardziej. No, Konfederacja taki typowa po prostu partia. Jeszcze często też jest tak, że ten, nie można jeszcze powiedzieć nawet elektorat, ale osoby zainteresowane polityką poniżej 18 roku życia, też najczęściej zaczynają swoją przygodę właśnie od różnych ugrupowań związanych z Korwinem. No to trzeba jakby zaznaczyć i potwierdzić, to tak po prostu jest. I co za tym idzie... Wiesz co? Tak? No to są takie osoby, które... No jakby nie do końca mają jakieś stałe poglądy wyrobione, tylko oni poznają świat polityki, patrzą jak to wygląda, jest to takie chwytliwe, zabawne, fajne i wtedy ci ludzie się tak nakręcają, no a potem przychodzi albo 18 rok życia, albo jakieś inne wydarzenie, no i już nie ma takiego wielkiego hype'u na te wszystkie ugrupowania wokół Korwina. I teraz to też jest dla mnie ciekawa rzecz, tylko za bardzo się rozgadamy o tej polityce, wyjdzie na to. Ale też mi taka... Nie, wiesz co, moim zdaniem też tutaj pozwolę sobie ocenić nasze pierwsze próbki w nagrywaniu podcastu. Bardzo mi się podobało to, że zaczęliśmy, że to idzie teraz w taki sposób, że możemy jeszcze chwilę o tej polityce porozmawiać. Wydaje mi się, że o sporcie językach nie będziemy aż tak dużo mówić, więc spokojnie tutaj. No dokładnie, no jakby my tu się głównie ekstraklasą zajmujemy w sumie, a ekstraklasy nie ma obecnie, także ciężko. No, mnie ciekawi teraz, czy Korwin, który ile on teraz będzie miał lat? 86? Nie, 86 chyba. Ja myślę, że 100 lat. No, mi się wydaje, że jakieś okrągłe miał niedawno, ale nie jestem pewien do końca. No. Tak czy owak, około 80. Czy 80-letni tak. Korwin, dziadek, jakby nie patrzeć już, no jednak jest już podeszły wiek, będzie w stanie nadal pociągnąć właśnie tą młodzież za sobą? Czy tą partią taką, wiadomo, fajną, czy jakby to nazwać, taką chwytliwą, że tak powiem, to jest fajna oczywiście w cudzysłowie, no bo tu chodzi o taką sprzedającą się młodzieży, zostanie Konfederacja? Czy będzie to Korwin jako Konfederacja odnowy Rzeczpospolitej, Wolność i Nadzieja, ten nowy Korwin? Ciekaw jestem bardzo. Ja wydam swoją ocenę, że wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że ci ludzie, którzy żyli tym Korwinem jako ikoną, ono kończy się na rocznikach trochę młodszych niż my. I no, czyli warto tutaj przytoczyć, my jesteśmy 98-97, także trochę młodszy niż my, czyli tam pewnie 2000, tak? 2001 może. Pokolenie jesteśmy Z, tak? Szczerze nawet nie wiem, jakie my jesteśmy. Chyba Z, a nie jak marszałek Kołowny zwrócił uwagę jednemu z posłów, że nie pokolenie Jay-Z.
Przyznam się szczerze, że jestem dużym entuzjastą poczynań marszałka Hołowni, więc cytatów pewnie się tutaj sporo pojawi. Ale wydaje mi się, że już ci, którzy teraz będą wchodzić do głosowania, znaczy nowi wyborcy, albo ci, którzy teraz mieli okazję pierwszy raz głosować, to są już ludzie, którzy Janusza Korwin-Mikkego traktują jako mem i Grzegorza Brauna razem traktować raczej jako mem, aczkolwiek Grzegorz Braun, trzeba tutaj oddać, że ten mandat poselski miał dość mocny i ta jego grupa wyborców ona jest i tego się nie da ukryć, ona istnieje i też jak się wejdzie w komentarze na Twitterze pod jego osobą, to bardzo dużo bardzo duże grono osób broniło jego ostatnich zachowań w Sejmie. Nie wiem, czy to nie mi oceniać, czy mają rację, czy nie mają racji, ale warto jakby zauważyć, że on tą swoją stabilną, ten swój stabilny elektorat ma, o czym w telewizji ani w tej, czy tamtej się nie powie, no bo po co, ale można z niego robić śmieszną osobę, ale jakby ta grupa osób jest i myślę, że ten Grzegorz Braun cały czas ma silny mandat społeczny. Tak, jak najbardziej. Jeszcze warto zwrócić uwagę, że ci ludzie są jednak dosyć zmotywowani do poglądów, które wyznają, do poglądów, w które wierzą. Dobrym przykładem tu będzie to, że od razu, praktycznie od razu po tych wydarzeniach założyli zbiórkę dla Grzegorza Brauna na chyba Zrzutce czy na jakimś innym tego typu portalu. To zostało zdjęte oczywiście, no bo no nie mogło być. To potem założyli zrzutkę dla żony Grzegorza Brauna na jakieś tam wsparcie czy coś takiego. Także oni naprawdę są zmotywowani. Ona tam szybko swój cel zrealizowała. Nie pamiętam, to były jakieś dziesiątki tysięcy. Nie pamiętam ile dokładnie. Tak, ale chyba zrzutka zdjęła. Tak, ta druga też spadła, mi się wydaje, że też już jej nie ma. Także pokazuje to, wiadomo, to jest przykład tylko na to, że są że ci ludzie są zmobilizowani. To nie jest... Że nie warto pod takim trendem wyśmiewania osoby jakby od razu go kancelować z życia społecznego, bo mi się wydaje, że tak szybko go nie skancelujemy. Nawet jeśli w tej telewizji głównego nurtu będziemy mówić, czy tamtej oczywiście, będziemy mówić, że to jest śmieszna osoba, że będziemy go naprawdę na różne sposoby parodizować, to on i tak będzie, bo tamci ludzie pewnie nawet tej telewizji nie oglądają jak gdzieś, co ta telewizja mówi. Dla nich to jest właśnie raczej, powiedzmy, że tam jakiś układ, który żyje swoim światem, a oni wiedzą lepiej, więc raczej to nie wpłynie na nich, na ich założenia. Oni też nawet oczekiwali, żeby się tak zachowywał w Sejmie. Tak, nie powiem, że wszyscy, ale wydaje mi się, że oni chcieli, żeby była taka osoba. Tak. Tu jeszcze też jest ciekawa rzecz, że Braun musiał to wymyślić w jakimś momencie, no bo te świece hanukowe, przecież one są co roku zapalane w Sejmie i co roku mniej więcej w tej samej porze, no wiadomo, nie mogą być. To zachowanie było, tak, to jest raz, że Grzegorz Braun już wiele razy przychodził o tych świecach hanukowych, a dwa, że to zachowanie wyglądało naprawdę nie jak takie zachowanie wymyślone 5 minut temu. To wyglądało naprawdę jak zaplanowana sytuacja. Tak, no jeszcze sam fakt, że w ogóle ktoś wiedział, żeby go zacząć nagrywać, tak? No, też ciekawe. Pokazuje, że naprawdę zaplanowane, jeszcze mógł to nawet, nie wiem, rozgłosić jakoś czy coś, tak? Podejść i powiedzieć, że o, właśnie co teraz robię, idzie po gaśnicę, no nie? Mogło to tak wyglądać. Tak. Wydaje mi się, że jakby on miał plan, żeby coś zrobić, niekoniecznie to, ale pod wpływem, brzydko powiem, inby, jaka się wytwarza w Sejmie, że jest tak głośno, tak dużo się dzieje, to nagle odkrył, że dobra, teraz ja muszę trochę uwagi tych widzów, tak dużej bazy widzów zagarnąć. Muszę poddymić, To jakby ostatecznie napchnęło ten palec, który chce, zbliży się do guzika, jak w tym memie, że wybiera, który guzik wcisnąć. Ta uwaga widzów po prostu ostatecznie skierowała do tego guzika. Tak, żyły w końcu zeszły z głowy, tak? Przy tej trudnej decyzji i wcisnął guzik. Tak. Mógł wytrzeć pot z głowy i nacisnął ten guzik. Tak, dokładnie. Podoba mi się to, że pan Janusz Korwin-Mikke stał się naszym takim reżyserem rozmów o polityce, nie, że on jakby nam nasuwa, co mamy mówić, ale że przeglądając sobie jego Twittera po prostu mogę wchodzić na poszczególnie kolejne tematy tej rozmowy. Nie wiem, który chciałbym teraz poruszyć. Wiem, że temat pana Kamińskiego i Wąsika jest ciekawy, ale też wychodzimy z założenia, że on jest bardzo trudny do omówienia. Tak. To na pewno wymaga przygotowań pięknych, takie coś. Tak. No jakby może rysując lekko sytuację, pokazując, co się dzieje, to sprawa wygląda tak, że
że mamy jakby dwa obozy sądownicze w Polsce. Jeden broni pana Kamińskiego i Wąsika, a drugi stwierdza, że pan Kamiński powinni być w więzieniu. Po jednej z tych stron mamy pana prezydenta, po drugiej mamy opozycję. No w sumie tak jak we wszystkich sprawach politycznych w Polsce. Opozycję, która jest rządem obecnie, nie? Pewnie, tak, to, pewnie o, taką tą opozycję. Koalicję, tak, bo tak, tak. No tą koalicję, jedni mówią 15 października, drudzy 13 grudnia. Tak, tutaj wybór dat mamy bogaty, także możemy sobie... Jeszcze słyszałem takie określenie od pana profesora Antoniego Dudka, którego jestem bardzo sporym miłośnikiem, że to jest kordonowa koalicja. O, kordonowa koalicja. Czemu kordonowa? Dlaczego tak wymyślił? O co to chodzi? Wiesz co, nie wiem, ale zaraz muszę to sprawdzić. To też to wpisz, to jest to ciekawe naprawdę. Kordonowa koalicja. Kordonowa, a raz nawet chyba słyszałem, jak chodzi o podcaście kolorowa, ale szybko się z tego wycofał. Kordon wokół PiS. No tak, zgadza się. W sumie ma to sens rzeczywiście. Jakby nie chcemy tutaj wchodzić, bo chcemy szczędzić gapy. Sąsiadki się odezwały i coś krzyczą z dołu, także pozdrawiam sąsiadki z dołu. Będziecie na podcaście tutaj pierwszym. W każdym razie, jeśli mówię z panem Kamińskim Wąsiku, to nie chcemy wchodzić za bardzo w szczegóły, bo nie chcemy walnąć gafy. Wiadomo, gafy się zdarzają, ale tu jest zbyt dużo takiej czystej wykładni prawa, żeby się tym zajmować. Jak będziemy mogli się bardziej przygotować, to będziemy mogli dla was jakieś takie tematy może przeanalizować, korzystając właśnie z tego politologicznego doświadczenia, ale no na pewno nieprawne, no bo z prawem nie byliśmy w stanie, ale bardzo długo musielibyśmy nad tym siedzieć na pewno. Dla mnie to jest jedynie śmieszne, że obecnie w Polsce mamy jakby najpoważniejsze osoby na szczeblu władzy i no w sensie szczeblu władzy. Na szczeblu władzy mówię w tym momencie i o opozycji w formie PiS-u i tej rządzącej koalicji, że tak naprawdę jedni mają swoje prawo, inni mają swoje prawo i jedni przestrzegają prawa drugich, a ci drudzy przestrzegają prawa tych pierwszych. I taki szary obywatel, który poszedł na wybory lub nie poszedł, tak sobie na to patrzy i stwierdza, że w sumie to dlaczego mam być karany przez policję, iść do więzienia, skoro tak ważne osoby w państwie nie muszą się tego prawa trzymać. I no, takie zachowanie moim zdaniem prowadzi, to jest może za duże słowo, ale prowadzi do anarchii, więc mam nadzieję, że jak najszybciej akurat z takimi zachowaniami sobie damy spokój. Tak, to jest w ogóle strasznie niedoceniane, w sensie strasznie mało uwagi się temu poświęca, ale to naprawdę stanowi ogromne zagrożenie, jak ktoś będzie sobie wybierał prawo, takie przestrzegam, a takie prawo przestrzegam. No, nie możemy tak robić w ogóle jako Polacy, że przestrzegamy sobie części tylko. Zróbmy w końcu jakieś wspólne prawo, będzie trudne, ale spróbujmy. Tak, no wczoraj to podsumował właśnie Marek Czyż w tym 19.30 w Nowych Wiadomościach, właśnie w taki sposób podobny to ocenił, więc bardzo mi się to podobało. Myślę, że warto z oceną też tej sytuacji poczekać po prostu do najbliższego posiedzenia Sejmu, to jest chyba 10 stycznia, bo myślę, że będzie grubo. Jak o tym z Jędrzejem już rozmawialiśmy troszkę wcześniej. Tak, popcorn za kulisami. No bo będzie pewnie tak, że marszałek Hołownia wyłączy posłom możliwość głosowania w kartach, w sensie dezaktywuje te karty, ci posłowie wejdą na jakby salę plenarną, będą tam siedzieć, pewnie będą chcieli wziąć udział w głosowaniu i zacznie się inba, tak zwana, w momencie, kiedy ci posłowie będą chcieli zagłosować, ale nie będą mogli zagłosować. Zaczną się pewnie okrzyki jedni do drugich, drudzy do pierwszych. No i nie wykluczam tutaj wszystkiego, łącznie z tym, że może się skończyć jakąś blokadą mównicy, jak za czasów, to był 2015-16, gdy to rządzący, będąc w koalicji, obecnie rządzący będąc w koalicji, zablokowali mównicę. Tak, no to głównie chyba Koalicja Obywatelska. Wydaje mi się, że reszta tam nie blokowała chyba wtedy, bo to był, co ciekawe, to był ten Sejm bez Lewicy, ten słynny, prawda? Gdzie tam Kukiz 15 jako trzecia siła. To nie była jeszcze chyba koalicja, tylko i Platforma, i Nowoczesna. Faktycznie, to była Platforma z Nowoczesną, masz rację. Nowoczesna brała udział. I chyba tam byli też posłowie PSL-u, bo kojarzę, że jeden z, nie pamiętam teraz nazwiska, ale taki łysy w okularach z PSL-u, bardzo znana postać, on jest chyba wiceministrem, nie wiceministrem, tylko wicemarszałkiem Sejmu, właśnie też tam stał. No to dobra, to ja aż tak tego nie kojarzę, ale dobra, to masz rację, to po prostu tamtejsza ówczesna opozycja cała to zrobiła. Tak, no tak. Także no możemy tak zacząć.
A to daje ogromny potencjał do tego, że może się zacząć jakiś jeszcze dalszy bałagan, no bo pamiętamy, że wtedy były te słynne obrady w sali kolumnowej i oni sobie tam siedzieli, robili alternatywne obrady do obrad pierwszych, więc mieliśmy obrady, które nie funkcjonowały, była zablokowana mównica i obrady, które funkcjonowały, ale nie tam, gdzie powinny funkcjonować w zasadzie. Także mamy potencjał do tego, że może się to powtórzyć. Zobaczymy. I mamy też potencjał na paliwo do naszego drugiego odcinka, więc nie musimy tak daleko biegać w przyszłość. Tak. Wystarczy słynne, najbardziej znane, jak to teraz mówią, polskie patostreamy sobie po prostu rozpalić i posiedzieć, zobaczyć, na co będą zbierali donaty, czy na salę kolumnową, czy może na blokowanie mównicy. Zobaczymy to wszystko i będziemy mogli sobie nagrać jeszcze raz. Także bardzo przyjemna rzecz. Kolejną rzeczą, którą uderza pan Janusz, i myślę, że to będzie chyba ostatnia, o której będziemy mówić z polityki, no to jest to, co się jakiś czas temu przed świętami stało, czyli przejęcie telewizji przez nowych obecnie rządzących. Tutaj pod największe pytanie nasuwa się to, czy zostało to przeprowadzone w sposób prawny, legalny, czy też nie. Ja osobiście przyznam, że nie głosowałem na poprzednią władzę, ale sposób, w jaki zostało to zrobione z obecną władzą, mnie trochę obrzydza i uważam, że zostało to zrobione nawet nie w białych rękawiczkach, tylko jakimś cepem i to w sposób bezprawny. Nie powinno kompletnie tak wyglądać, bo po prostu... Tak, to jest coś takiego, sorry, że ci wchodzę w słowo, jakbyś miał chirurga, no nie, i ten chirurg ma takie małe, wiesz, te nożyki i to wszystko do krojenia, no nie, i ma, wiesz, operację na otwartym tam ciele wykonać i na przykład zrobić przeszczep serca, czy coś takiego, i on zamiast wziąć ten mały nóż, to przychodzi ci z taką piłą, no nie, i tą piłą robi... To, tak mi się to skojarzyło, nie? Jak już idziemy w to porównanie. No w sensie, wiadomo, oni chcieli jakby nakarmić swój taki najbardziej skrajny elektorat, który po prostu chce posadzenia do więzienia wszystkich byłych posłów Prawa i Sprawiedliwości. To jest ważne, to też trzeba zaznaczyć. To, że ta władza zrobiła to w ten sposób, to nie oznacza, że poprzednia władza dobrze to robiła, wiadomo. No bo to wyglądało oczywiście, tak, że tak, kolejne władze, mam wrażenie, przebijają się w tym, jak można to TVP przejąć tak, jak najbardziej brutalny. No tu masz zasadę wahadła jak z aborcją, nie? Że im bardziej widniesz wahadło w jedną stronę, to wahadło zaraz poleci mocniej w drugą stronę. Tak. Ale ja oczywiście, ja na początku wspomniałem, nie głosowałem nigdy na poprzednią władzę i na pewno jeszcze długo nie zagłosuję, jeśli w ogóle kiedykolwiek, ale mocno obrzydziło mnie to, co zrobiła obecna władza. Uważam, że można było to zrobić spokojniej, a przynajmniej drogą jakichkolwiek ustaw, jak to robiła jednak poprzednia władza. Tak, wiadomo, można ocenić to, czy to było konstytucyjne, czy niekonstytucyjne, ale jednak jakkolwiek w białych rękawiczkach to robiła. A ta władza zrobiła to w taki bardzo dziwny sposób i wyłączenie sygnału telewizji radiowego chyba też po prostu tak nagle w biały dzień, no jeszcze zimą, w okolicach 13 grudnia, no trochę nawiązywało do złych wspomnień, więc nie wiem, czy chcieli się w tym świetle stawiać, ale no ktoś tam, kto doradza pod kątem takiego politycznego marketingu, chyba zaliczył strzał w stopę, moim zdaniem. Tak, tak, tam było ileś tam tych scenariuszy wymyślonych, jak tą telewizję przejąć i no... Chyba, nie wiem, ktoś chyba na ślepo ten scenariusz po prostu wybierał, że sobie siedział i to było losowanie. Wielka maszyna losująca losowała, jak przejmiemy telewizję i wylosowało się to. Stwierdzili, że wejdą tam z ochroną. Ale tu jeszcze jest jedna ciekawa rzecz, jeżeli o to chodzi. Mianowicie był moment, to było zaraz po świętach, ale jeszcze przed Sylwestrem. No? I to był moment, kiedy TVP Info chyba jeszcze nie nadawało albo zaczynało dopiero nadawać. A radio nadawało, to Radio 24, prawda? To radio informacyjne, państwowe też. I wyglądało to tak, że teraz właśnie nie ręczę, nie pamiętam, czy ta telewizja była, czy jej nie było dokładnie, natomiast jeżeli chodzi o radio, to tam mieliśmy te same osoby, co wcześniej, tak naprawdę. I to ich nadawanie zmieniło się lekko z tego, co kojarzę, w Boże Narodzenie, albo tak dokładnie w ten okres świąteczny. Były jakieś świąteczne ciekawostki ze Stanów Zjednoczonych, bo miałem okazję pracować w audycji. A potem słuchałem dzień czy dwa później i to była taka sama stacja jak wcześniej, może tylko trochę bardziej delikatna. A nagle wyszła telewizja TVP Info i ona była
ona była nowa, tak? Ona już nową tutaj mnie prezentowała. No i zacząłem się zastanawiać, dlaczego tak się dzieje. I doszedłem w pewnym momencie do wniosku, bo to było jeszcze przed ogłoszeniem stanu likwidacji. To był ten moment, że jeszcze nie było stanu likwidacji, ale już było to wchodzenie ochrony i tak dalej. I zacząłem sobie myśleć, że może TVP Info jest w jednym budynku telewizji, a Radio jest w tym drugim budynku telewizji. Mieliśmy dwie alternatywne rzeczywistości, w których jedna sobie nadawała z jednego budynku, tego zajętego przez tak zwaną interwencję poselską albo okupację, już jak to chce, posłów PiSu. I ten drugi budynek, gdzie już była ta nowa telewizja, która przez moment nie nadawała, ale nowe wiadomości już tam były na 19.30 i tak dalej. Także to też jest interesująca dosyć rzecz. Jestem ciekaw, jak teraz to radio nadaje, ale nie miałem okazji go słuchać. Radio często nie słucham. Raczej nie mam. Ciekawe. Także taką mamy dualistyczną Polskę teraz. No ja swoje zdania na temat mam takie, że wiadomo, teraz to, jak powiedziałeś, coraz bardziej to po prostu wygląda tak, że politycy nie kryją się z tym, że po prostu chcą wymieniać w tych strukturach jak sądy i telewizja ludzi tamtych na swoich. Aczkolwiek ja uważam, że powinno być to zrozumiane w taki sposób, byśmy po prostu całą nową kadencję Sejmu w Sejmie ustalili taką większość posłów, raz ustalili, ale była taka większość posłów musiała wybrać członków, no już tam wiadomo, różnych struktur, ale głównie po prostu członków zarządzających telewizją i sądami, taką większością by musiał powstać jakikolwiek konsensus, nie? Albo tak, albo po prostu zlikwidujmy tę telewizję, bo to też uważam, że tak naprawdę ta telewizja publiczna jest kompletnie niepotrzebna w dzisiejszych czasach i te 2-3 miliardy, czy tam jeszcze ileś miliardów mogłoby zostać spożytkowanych o wiele lepiej, bo tak naprawdę teraz doskonale widać, że obóz poprzednich rządzących przeniósł się na swoją republikę, a rządząca partia koalicyjna i tak jest cały czas w topowaniu, więc w sumie po co ta telewizja publiczna? Wiadomo, zostawmy tam takie rzeczy jak sport, dajmy to znanym dziennikarzom, ale po co ta telewizja ma zajmować się polityką? Jakby posuńmy ją i będzie prosto, nie wiadomo, że tak się nie stanie, ale taki jest mój pogląd. Tu też trzeba przyznać w ogóle, że jakby porównać sytuację mediów sprzyjających Prawu i Sprawiedliwości przed 2015 rokiem, kiedy też nie byli u władzy, i teraz, po 2023 rokiem, jak też od tej władzy odeszli, wydaje mi się, że jednak zaliczyli progres poprzez całą tą operację, że tak powiem, związaną z TVP, ponieważ wcześniej... Tak, Republika chyba wcześniej nie była aż tak mocno. Dokładnie. A tu Republika bije kompletne historyczne rekordy popularności teraz, więc udało im się doprowadzić do tego odpływu z telewizji publicznej na Republikę w sposób, myślę, dosyć jednak z sukcesem naprawdę udało im się. Wydaje mi się, że to wynika z tego, że po prostu tak wyraziste postaci z TVP odeszły do polityki i ten po prostu taki przeciętny wyborca PiS-u był przyzwyczajony do tych postaci. Polubił je, pokochał może i te postaci teraz są w Republice, więc tym bardziej poszli za nimi do tej Republiki. Tak. Jeszcze wydaje mi się, że cała ta awantura związana z przejmowaniem telewizji i to, że TVP Info mogło tam parę dni jeszcze nadawać bodajże w trakcie tej awantury i dawać własne nazwy, we własny sposób to opisywać, doprowadziło do tego, że oni mieli jeszcze przez jakiś czas odbiór szerokiej rzeszy społeczeństwa i byli w stanie dzięki temu przekierować ich w jakiś sposób, nie bezpośrednio oczywiście, no bo nie można, na Republikę właśnie. To doprowadziło do tego, że te kilka dni doprowadziło do tego, że ta Republika tak zyskała. Gdyby nie to, gdyby najpierw został wyłączony sygnał, a dopiero potem zostały poczynione jakiekolwiek oficjalne zapowiedzi tego, co się będzie działo z telewizją, co oczywiście było nielegalne najprawdopodobniej, bo raczej nie da się tego zrobić już wtedy w żaden sposób legalny, to wówczas tego odpływu do Republiki tak dużego by nie było. Myślę, że dywagacje polityczne możemy w tym momencie zbadać. Czy jeszcze chcesz coś dodać? Nie, dobra, możemy rzeczywiście poruszyć trochę coś innego, bo o tej polityce to można by w kółko gadać, a potem człowieka głowa boli i nie można tak. Trzeba dawkować sobie narkotyk, delikatnie. Ale myślę, że jak najbardziej fajnie to rozbudowaliśmy jak na pierwszy raz. Dobra, drugim filarem w naszym podcaście jest sport. Sport, bo ja sport uprawiam od małego, sportem się interesuję od małego, ty się interesujesz również sportem bardzo mocno. Od czasów, trzeba to podkreślić, gdy twój klub swojego rodzinnego domu zaczął po prostu rządzić polską piłką, mowa tu o Rakowie. Tak. Tu też jeszcze bym zauważył, że
Szachy też są określane jako sport, a to by znaczyło, oczywiście, że też się interesuje od dziecka sportem. Możemy to tak powiedzieć. Oczywiście. Tutaj przepraszam, kompletnie nie miałem tego na myśli. Zapomniałem o tym wątku szachowym. Chodzi mi o taki sport bardziej gdzieś tam w mainstreamu, nie? Ja też nie mówię o... też nie chodzi mi o mój sport w postaci biegania, bardziej o piłkę nocną, nie? Jasne. Bardziej tematykę oglądania sportu, tak? I komentowania. Tak. To ja jestem z Poznania, więc jak wiadomo, kibicuję Nowi Poznań, choć ta miłość jest usłona w różnych klimatach. Często się człowiek denerwuje, no to czasami jest w euforii. Różnie to bywa. Tak, z tego co obserwuję, jest to związek bardzo burzliwy naprawdę pomiędzy Fryderykiem tak, a Markiem, ale zawsze do siebie wracają mimo wszystko. Pomiędzy no i moim kolegą Mateuszem też warto podkreślić, bo razem z kolegami Mateuszem i Łukaszem, o których wspominaliśmy na początku podcastu, mam kartę nawet na mecz Lecha Poznań i od długiego czasu już nie puściliśmy żadnego meczu Lecha, nawet w obecnej sytuacji, gdzie szło o tej drużynie gorzej. Co tam słychać w Rakowie, panie Jędrzeju? No, w Rakowie słychać to, że Sody Kittel ma dzisiaj urodziny, także wszystkiego najlepszego. Tak, życzymy wszystkiego najlepszego. Szybkiego odblokowania, żeby Sody Kittel strzelał takie piękne bramki jak z Karabachem. Takie bramki jak z Karabachem, dokładnie. Dokładnie. Pamiętam, że tak, było konkretne wejście do polskiej piłki tą bramką. Nie, jego jedyna bramka, nie, chyba coś tam strzelił jeszcze, ale no, ta była piękna. Bardzo ważna. Jedyna, ale bardzo cenna, tak? Mateusz tak. Może jest z Manchester City ze swoich czasów. Że naprawdę poczułem, że Kittel zastępuje w jakiś sposób Iwiego Lopeza. Bo ten Lopez wypadł nam bardzo nieprzyjemnie podczas sparingu, w ogóle spuszczał mnie połowicę. Tak? Został kontuzjowany, zerwał więzadła i teraz będzie wracał dopiero w trakcie po tej przerwie. Właśnie minęło mi na Twitterze, nie teraz, ale dzisiaj, że chyba jedzie on z drużyną na obóz. Tak, leci do Belek. Więc będzie mógł powiedzieć tak jak cała drużyna, dzień do Belek. No ja jestem akurat... Ja jestem akurat dużym fanem Iwiego Lopeza z Rakowa Częstochowa, więc też jak najbardziej kibicuję z powodu zdrowia. A co tam Lech? Robi coś Lech w trakcie przerwy? No Lech Poznań, trzeba przyznać, że chyba w końcu posłuchał głosu Fryderyka i też tutaj kolegi Mateusza. Przede wszystkim pojednał się z już byłym trenerem Johnem Van Bromem. Nie chcę tu mówić, że jestem jakimś przeciwnikiem tego trenera, bo przyszło mi dzięki niemu spędzić z Lechem bardzo wiele pięknych chwil w zeszłym roku w przygodzie w lidze konferencji, ale myślę, że dalej niż to, co się wydarzyło w tym sezonie, dalej już nic lepszego by się z tym trenerem nie wydarzyło. Myślę, że była to może nie najlepsza, bo powinna być trochę wcześniej, ale dobra pora na zmianę. Lech tym samym nie zaprzepaścił swojego sezonu, gdzie ma jeszcze szansę na zdobycie dubletu. Nowym trenerem został Mariusz Romak. Widzę na profilu Dawida Dobrasza, że w poniedziałek, myślę, 13.15 będzie się pierwsza konferencja z trenerem Mariuszem Romakiem. Kiedy jest ta konferencja? Możesz powtórzyć, bo akurat uciało tutaj. W poniedziałek o godzinie 13.15. Aha, czyli to już pojutrze. No bo chyba wracają chyba już do treningów, tak mi się wydaje, jakoś na najbliższych dniach. Fajnie, zaczyna się ciekawie znowu robić, super. Lubię, jak się coś dzieje. No przede wszystkim fajna rzecz, wiadomo, Mariusz Romak już wcześniej trenował Lecha. Ja dużo tutaj się wylało hejtu wśród kibiców. Ja bym nie był aż tak skory do hejtu. Uważam, że wiadomo, pewne wpadki Mariusz Romak ze swojej pierwszej przygody z Lechem zaliczył. W pucharach przede wszystkim, ale jednak wicemistrzostwo stabilnie potrafił zdobyć. Gdzieś tam ten Lech stabilnie grał. Z tego co widziałem, punktował też całkiem nieźle. A też trzeba przyznać, że Mariusz Romak jest trenerem dość jednak młodym i przez ten czas posuchy trenerskiej chyba się rozwijał, więc takie świeże głowy w polskiej piłce, jak widać, po trenerach Szwardze, po trenerach Szulczyku, noszą wiele dobrego do polskiej piłki i nie byłbym tutaj od razu taki skłonny do hejtu. Przede wszystkim też dlatego, że w ostatnich dniach pojawiła się wiadomość w Lechu, że drugim trenerem w Lechu zostanie Rafał Janas, czyli symbol najpiękniejszych przygód Lecha, czyli trener Maciej Skorża. Jest to Rafał Janas zawsze z Maciejem Skorżą trenował teraz klub w Japonii razem z Maciejem Skorżą, gdzie grali w Azjatyckiej Lidze Mistrzów. Jest to
raczej przez wszystkich w Poznaniu osoba kojarzona mile, kojarzona z czasami, z mistrzostwem Polski zdobytym na stulecie. Więc jest to też taka cicha nadzieja poznaniaków, że od czerwca do Poznania wróci maestro, tak jak się mówi, Maciej Skorża. Będzie to trzecie podejście do współpracy. Dwa poprzednie były sukcesywne, dwa mistrzostwa Polski. I jest to jak najbardziej fajna sprawa. Wydaje mi się, to jest taka moja teoria, że może to wyglądać w taki sposób, że Mariusz Rumak tutaj kieruje zespołem, aczkolwiek z tyłu już gdzieś jest dogadany Maciej Skorża i ten Rafał Janas jest jakby takim, no już takim wejściem po prostu w drużynę, którą zna. Taką przednią strażą, no nie? Takie, że wchodzi tak. I skatro, mimo że może być coś takiego. Ale mimo wszystko to nie jest coś takiego jak, powiedzmy, nie wiem, ukryta opcja rządząca klubem, a Mariusz Rumak już tutaj, nie wiem, brzydko powiem, frajerem. Raczej jest to dokładane przez wszystkich. Mariusz Rumak wydaje mi się, że po prostu trenera Skorżę szanuje. I coś tam ustalili, jak ten klub ma wyglądać. A po prostu całe przekazanie władzy, miejmy nadzieję, po sukcesie w maju odbędzie się w sposób pokojowy. W przeciwieństwie do tego, jak się odbyło przekazanie władzy u nas zawsze po wyborach, tak? Się zawsze odbyło. No, dokładnie. No, tutaj mam nadzieję, że i tak nie będzie. Ale dobre rzeczy dzieją się od początku roku, no właściwie jestem w tym przełomie roku, widać, że ktoś tam pod takim kątem marketingowym popracował. Kolejna pozytywna wiadomość jest to, na co czekali wszyscy kibice w Poznaniu, czyli membrana stadionu, już oficjalnie potwierdzona, zostanie umyta w przerwie. To jest bardzo ważne. Czekamy na to w Poznaniu już od roku 2012. Widać, że ta murawa jest już dość zabrudzona. Jest to bardzo pozytywna rzecz, bo bardzo dużo kibiców na Twitterze, komentarzach na Facebooku upominało się o to. Więc takie dwie duże informacje są jak najbardziej fajne i mocne, a przede wszystkim jeszcze jest trzecia informacja. Kilka dni temu Fabrizio Romano, czyli największa chyba postać, jeśli chodzi o bycie agentem w piłce, poinformował na swoich socialach, że Nicea chyba jest poważnie zainteresowana Welde i chciałaby go już ciągnąć jak najszybciej, a po tym, co czytałem po polskich komentatorach, już teraz na meczykach właśnie czytam, Tomasz Wodnościk pisze, że Lech zablokował transfer Christophera Welde do Nicei. Czy Francuzi mogą po Norwegia wrócić latem? Fabrizio Romano odpowiada, że tak, interesują się nim od dłuższego czasu. Francesco Violi, trener Nicei, ceni umiejętności. Wiadomo, no, latem pewnie na pewno odejdzie Christopher Welde. Fajnie było przypieczętowane jakimś sukcesem w postaci mistrzostwa lub Puchar Polski, ale fajnie, że to nie zostało teraz pod pokusą zbogacenia się i pieniędzy ustalone, że dokładnie teraz Christopher Welde odchodzi. Bo była to największa postać tego roku w Lechu i to każdy powie, mimo tego, jak ten człowiek zaczynał, jak ja też go oceniałem, naprawdę przenił się w gwiazdę nie tylko Lech, ale też ligi i w pewnym momencie ligi konferencji. Stał się jakby postacią, o której ktoś, kto trochę więcej w piłce wiedział, mógł nawet o nim usłyszeć. Myślę, że spora przyszłość przed tym zawodnikiem i można nawet pokusić się o stwierdzenie, że Lech może go oddać za trochę więcej niż 5 milionów euro, o czym ostatnio słyszałem. Ja bym go tutaj się targował o trochę więcej pieniędzy, bo naprawdę jest to człowiek, wiadomo, czasami przypominający trochę takiego Cristiano Ronaldo, ale to jak piłka mu najdzie na nogę, to potrafi naprawdę zrobić niesamowite rzeczy. Ocenił szansę z Pogonią w pucharze, bo tego jestem ciekaw, bo w zasadzie to nie wiem, czy mogliście wylosować gorzej, no może tylko na Raków mogliście trafić, albo Jagiellonię. No. Do momentu jeszcze, kiedy to było, tak z półtora miesiąca temu, kiedy jeszcze John van der Brom trenował, nic się nie zmieniało, byłem przekonany, że po prostu Lech przegra to wysoko z tą Pogonią i odpadnie, tak jak to było, jak przegrali w Szczecinie. Ale teraz pod kątem tych dobrych zmian, jeszcze mecz jest u siebie, wydaje mi się, że tutaj Lech może przejść dalej. I ja w ogóle jestem, po tym, co się ostatnio wydarzyło, skłonny stwierdzić, że Lech jeszcze w tym sezonie wywalczy jakiś tytuł. Jestem bliżej stwierdzenia, że Mistrzostwo Polski niż Puchar Polski. I tutaj możemy sobie podyskutować, jak w sumie przewidujesz finalne zakończenie Ekstraklasy w tej przerwie sezonowej, jak możemy potypować, jak w tej scenie będzie wyglądała tabela końcowa Ekstraklasy. Ja właśnie sobie chcę lekko rzucić okiem na nią w tej chwili. Dobra. Bo ja dzisiaj
pod prysznicem o naszym podcaście. Próbowałem tak sobie ustalić, kto będzie czwarty, kto piąty. I w ogóle w moich obstawianiach wyszło, że no jakiś duży klub na pewno pożegna się z pucharami i obstawiam tutaj, nie wiem dlaczego, ale Legię Warszawę. Może być takie obstawianie życzeniowe trochę, nie? Z tą Legią Warszawa. Nie życzeniowe, bo ja jestem akurat poznaniakiem, ale szanuję mocno jakby Legię za sukcesy sportowe. Uważam, że w XXI wieku nikt nie osiągnął tak wielkiego sukcesu sportowego jak Legia, wchodząc do Ligi Mistrzów i broniąc tytułu mistrza Polski. Ale Legia grą w pucharach. Trzymam kciuki mocno, żeby przeszli ludę i stali tam mocno. Koniecznie, tak. Może nie tutaj nie dojechać, wydaje mi się, bo w tej chwili jest to straty 9 punktów do lidera i do pucharów mają straty w tej chwili. Punkcik. Odpadli z paru Polski. Tak. No dobra, tylko że mamy jeszcze Śląskie, Jagiellonię, Lecha, Kraków i z tyłu Pogoń. Nawet jeśli wykluczę tą Pogoń, to wydaje mi się, że to się zakończy tak dla mnie życzeniowo, że Lech będzie pierwszy, Raków drugi. Uważam, że Jagiellonia prezentuje lepszy futbol niż Śląsk i Jagiellonia będzie trzecia. Śląsk wydaje mi się, że ma tyle samozaparcia i taką motywację na to, co udało się im już Kamu w świetnej roboty zrobić w tym sezonie, że dowiozą puchary, które otrzymają na czwartym miejscu, bo zwycięzca Pucharu Polski wydaje się, że to będzie Lech lub Raków. Nie wiem, czy tam jeszcze jest Jagiellonia w walce? Jest właśnie Jagiellonia jeszcze w walce, także Jagiellonia równie dobrze. No tak, oni grają z Rakowem, nie? Tak. Nie, Raków gra z Piastem Gliwice, a Jagiellonia gra z... W ogóle to jest też ciekawa bardzo drabinka Korony Kielce, nie wiem, czy sobie to prześledziłeś. Korona Kielce zaczęła od rezerw Jagiellonii, no nie? Potem pokonała rezerwy Legii, potem Legię, a teraz ma Jagiellonię. Po prostu symulacja jakaś, nie wiem, jak to się mogło aż tak ułożyć. No ale no mi się wydaje, że ktoś z tej trójki Lech, Jaga, Raków wygra Puchar Polski, tym samym czwarte miejsce będzie dawało Puchar Polski, ale to miejsce zajmie Śląsk Wrocław. Legia zakończy sezon piąta lub szósta. Będzie albo przed Pogonią, albo za Pogonią. Najcięższe to jest tutaj do stwierdzenia moim zdaniem, co dokładnie zrobi Pogoń Szczecin. Bo cała reszta jest w miarę do przewidzenia, no może poza tym Śląskiem Wrocław, który też jest dosyć trudny. Ale ta Pogoń, no ona zawsze jakiś tam poziom prezentuje. Ona jest zawsze po prostu dosyć dobra, ale za każdym razem coś tam nie wychodzi zawsze. I tutaj może być, tak jak w sumie też ty mówisz, że ta Pogoń może nie dojechać na puchary tym razem, co w sumie mogłoby być nawet zaletą, bo jeszcze do niedawna byłem zdania, że w zasadzie tylko ta czwórka nas może dobrze w pucharach reprezentować i to ona zawsze powinna grać w pucharach. Powinno być takie, że oni zawsze powinni dochodzić do tych czterech pierwszych miejsc po prostu i powinni, wiadomo, zakładając, że puchar wygra też jedno z pierwszych czterech miejsc i oni powinni też grać mimo wszystko, no bo nie było kogokolwiek, kto mógłby dobrze tutaj nas reprezentować z tego czwartego miejsca. Najlepiej było nam zabrać to czwarte miejsce, tak prawdę powiedziawszy matematycznie. To wyglądało tak, że to czwarte miejsce nic kompletnie nie dawało. A w tym momencie rzeczywiście mamy dobrą Jagiellonię, która naprawdę progresuje. Mamy Śląsk, który no jest taki niemrawy troszeczkę, ale rzeczywiście no jest w stanie pomimo tego bycia niemrawym, pomimo tego, że nie jest to jakiś bardzo ładny futbol, jest w stanie być skutecznym futbolem po prostu. Także to mamy, jeżeli chodzi o Śląsk Wrocław. No i końcową tabelę na podstawie tego, jeżeli miałbym przewidywać, to nie wydaje mi się, żeby Raków był w stanie ten tytuł obronić. Życzę, bardzo bym chciał, to jasna. O, czyli uważasz, że Raków nie będzie mistrzem Polski? Tak. Uważam, że Raków mistrzem Polski nie będzie. Uważam, że sukcesem dla Rakowa będzie to, żeby zagrać w tych pucharach. Dlatego, że... A uważasz, że zdobyć puchar Polski? Bo wydaje mi się, że no, pod kątem doświadczenia jest to faworyt. Tak. Uważam, że puchar Polski uważam, że mogą zdobyć lub jeżeli Jagiellonia się dalej dostanie, to mam wrażenie, że mogą z tą Jagiellonią mieć problemy. Bo wydaje mi się, że czy Lech, czy Pogoń, no to nie będą jakieś duże problemy dla Rakowa pod kątem pucharu Polski. Bo wiadomo, w lidze jest zupełnie inaczej, a w Pucharze Polskim to raczej jest w stanie łatwo przejść to wszystko. No plus, że ewentualnie mogą być problemy z jakimś tak zwanym średniakiem ligowym albo kimś, kto jest dosyć słaby, typu z Koroną Kielce, bo Raków po prostu ma jakiś taki styl grania, że jak gra z kimś gorszym, no to już się zaczyna męczyć, tak jak z tą Koroną Kielce u siebie ostatnio. Domena największych klubów w lidze, nie zawsze, czyli
myślę, że Lecha, Rakowa, Legii, że zawsze te kluby zostawią pod nich. Tak, dokładnie. Sposobem, ale obstawiam, że mistrza zdobędzie ktoś niespodziewany, czyli jeden klub z tej dwójki, co w tym momencie nam lideruje. Czyli jestem w stanie tak przewidywać, że raz na jakiś czas się zdarza taki mistrz interesujący i myślę, że to może być ten sezon, że oni trzymają. To w miły sposób zakończyliśmy sekcję sportową. Ja właśnie dostałem na MacBooka maila z powiadomieniem z Duolingo, że zaliczyłem progres nauki hiszpańskiego, więc myślę, że płynnym sposobem przejdziemy na szybko, bo mam już bardzo mało czasu, tak. Ale w szybkim sposobem jak tam przejdziemy... Duolingo dzisiaj zrobione, czy nie zrobione jeszcze? Zrobione. No, oczywiście. Ja tak samo. Tutaj trzeba podkreślić, że moja sympatia do Duolingo zjawiła się przez Jędrzeja, który codziennie rozwiązał Duolingo i pokazał mi, ile ma zrobionych dni z rzędu w lekcjach Duolingo. Duolingo to jest aplikacja do nauki języków. I tak się stało, że ja codziennie rano po wstaniu z łóżka robię Duolingo, robię sobie angielski oczywiście i hiszpański, ucząc się go po angielsku. I na chwilę obecną moje dni z rzędu nauki języka z Duolingo to 521. U ciebie to jest chyba trochę więcej. Właśnie próbuję sprawdzić, tylko że ja zawsze wyłączam Duolingo zaraz po zrobionej lekcji, bo potem leci reklama. Mi się już nie chce tej reklamy oglądać, więc muszę obejrzeć reklamę. Czekam, aż się reklama skończy. Jakiejś pięknej gierki, która oczywiście wygląda dokładnie tak samo, jak jest na reklamie. Na pewno. Jakiś król unika kwasu właśnie i ktoś układa jakieś tarcze, korony. O, jest fail. Także ja dobra. Royal Match. Bez reklamowania produktu, nie polecam. Zabija czasu, jest lepiej sobie pobierzcie aplikacje językowe i sobie coś tego typu poróbcie. Możecie sobie pobrać aplikację do szachów, jakąś partyjkę zagrać. Ja zawsze jak stoję na przystanku, to sobie gram partyjkę na 5 minut. Nie będę... Nie? Mamy też... Dzień to jest 847 już z rzędu, także na ile to tam wychodzi? No niecałe 3 lata, tak? Wychodzą z tego najprawdopodobniej. Tak 2,5 roku. To w taki sposób, wiadomo, nie jest jedyny sposób jaki języka, ale jest to fajne wzbogacenie takiego podobania jakby wyrazu w swojej głowie, że przez praktykowanie cały czas tej samej nauki w różnych znaczeniach, po prostu to się po jakimś czasie wbija w głowę. Ja takie aplikacje typowo traktuję tak, że tych słów to ja szybko raczej nie będę ich miał w użytku od razu, chyba że mi się jakieś spodoba i po prostu je zapamiętam, tylko raczej będzie trzeba poczekać i to zaowocuje powiedzmy za rok, jak będzie się tekst w jakimś języku docelowym czytało, zobaczyć tak, to słowo. Ale, nawet jeżeli nie powiesz, że znasz, to przynajmniej powiesz, oho, kojarzę i potem już jest łatwiej. Ale słuchając ostatnio właśnie podcastu Maji Strzelczyk, mojej ulubionej dziennikarki sportowej, której gościem był Tomasz Ciunkała, komentator piłki, głównie zajmujący się tematem piłki hiszpańskiej, komentator, który świetnie po hiszpańsku mówi, on powiedział takie fajne zdanie, że właśnie idealna nauka języka według niego to jest zrobienie sobie bazy słów, zapamiętanie tylko powiedzmy 2000 słów. I od tego momentu po prostu wstanie się w język, czyli oglądanie z filmów, meczów po hiszpańsku, nie wiem, czytanie gazet, po prostu klejenie, łączenie wątków. Tak. Coś takiego właśnie obecnie się odbywa z moim hiszpańskim. Pochwalę się, że właśnie Sylwestra miałem okazję zupełnym przypadkiem na mieście w Poznaniu spędzić się z 3 Kolumbijczykami mieszkającymi w Środzie Wielkopolskiej, przebywającymi na RZB. Powiesz imiona Kolumbijczyków, to możemy Kolumbijczyków pozdrowić. Pewnie nie będę słuchać, bo to bariera językowa, ale... Dwóch niestety nie pamiętam, ale jednego Kolumbijczyka mam na Messengerze zapisanego i on miał chyba na imię Yacid, z tego co kojarzę. Ale nie jestem pewny. Tak, Carlos Yacid. A Carlos, tak? Na imię? Tak. Dobra, bo ten Yacid to mi się takie arabskie trochę nazwisko kojarzy, nie? Mucho gusto, Carlos. Jakbyś tego słuchał, to będzie nam miło. Było to bardzo fajne doświadczenie, bo poznaliśmy ich z kolegą w jednym z pubów poznańskich. Gdzieś tam zauważyłem, że mają takie rysy twarzy typowo zachodnich osób i zapytałem się, czy są z Hiszpanii, czy z Kolumbii, powiedziałem, że się uczę hiszpańskiego, oni, że fajnie i zaczęliśmy sobie rozmawiać, tym bardziej fajnie, bo oni nie znali angielskiego, więc ten hiszpański był wymagany. Inaczej nie mogliśmy sobie wyrazić, rzeczywiście pomagaliśmy sobie tłumaczem, ale na koniec Carlos ocenił mój hiszpański, pewnie to górnolotnie, ale bardzo miłe, ocenił
mój hiszpański na skali od 1 do 10 na 7. Więc miłe wejście w nowy rok, trzeba to zdać. Bardzo ładnie. Liczymy, że jego ocena nie była też losowym wynikiem z maszyny losującej, tylko była to ocena, jak naprawdę myślał, nie, że rzucił sobie cyfrę. Ani spożytych polskich trunków w kolumbijskiej głowie. Tak. To taka suma maszyny losującej i trunków może dawać naprawdę zadziwiające rezultaty. Mieliśmy okazję podziwiać też takie rezultaty. Oczywiście no, my się czuliśmy w zasadzie podobnie, co nasi rozmówcy, kiedy rozmawialiśmy z osobą pochodzącą z Włoch w Polsce. Tak, też myślałem, że co innego wspomnisz. Myślę, że tym właśnie zdaniem, bo już mam bardzo mało czasu, ale tym możemy akcentem zakończyć ten podcast, że mieliśmy też taką przyjemność rozmawiać z ludźmi na jednym z International Pub Quiz, w jednym z pubów poznańskich, gdzie jeszcze nie teraz, ale jak to ustawimy, będzie się to oglądać, ikona, infografika do tego podcastu będzie wykonana właśnie z jednego z tych quizów. Jest to taka cotygodniowa seria spotkań ludzi z różnych stron świata w jednym z pubów poznańskich, to chyba miasto Bar, tak? Tak. No właśnie to się na tym skupia, żeby po prostu ci ludzie mieli gdzie sobie też posiedzieć i no i każdy, kto chce poznać kogoś z innego kraju. Pretekstem jest jakiś quiz wiedzy, powiedzmy tam zajmujący 20 minut, a potem po prostu wszyscy tam siedzą w pubie i sobie rozmawiają. Super sprawa. I musimy to kiedyś powtórzyć, mieliśmy mało czasu, byliśmy raz, ale musimy to kiedyś jak najbardziej powtórzyć. I teraz myślę, że w tym momencie już chyba będziemy kończyć. No to dziękujemy bardzo za uwagę wszystkim. Mamy nadzieję, że się zaczęło. Ja ci powiem ci szczerze, że jestem bardziej zadowolony niż myślałem, że to się uda. Miałem dobrej myśli, ale myślę, że naprawdę fajnie to wypadło. Myślę, że na pewno spotkamy się zaraz, znaczy nie zaraz. Za jakiś czas pozostalimy to jeszcze sobie na drugi odcinek. I co? I dziękuję ci za ten pierwsze podejście. No, też ci bardzo dziękuję. No, mam nadzieję, że jak się oglądało, jesteśmy dopiero początkujący, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, ja się bawiłem na przykład doskonale. Mi się bardzo podoba taka forma takiej rozmowy właśnie. Mi się najbardziej podobał ten scenarzysta w postaci Janusza Korwin-Mikkego, który wpisami ustalał nam po prostu tematy. To było świetne i myślę, że trzeba to zapamiętać i możemy sobie tak wchodzić na poszczególne osoby z polityki i za każdym razem w sekcji polityka wchodzić na jego Twittera i po kolei przewijać tego ostatnie wydarzenia polityczne. Tak. Ciekawe. Dobra. To dziękuję ci bardzo. Dobra, dzięki.